sposób nie zacząć, wydaje mi się, od no, najgłośniejszej akcji, która tutaj przejęła internety i wykroczyła poza wszelkie skale, wydaje mi się, i wyobrażenia. Oczywiście Solar i Hot 16 Challenge 2. Powiedz, jak zareagowałeś w ogóle, jak to wystartowało? Wziąłeś udział i powiedz, jak jest teraz i tak dalej. Pogadajmy sobie chwilę o tym. Od początku. No fajnie, że to wystartowało. To tło charytatywne jakby tutaj na dzień dzisiejszy ewidentnie bierze górę nad wartością jakby artystyczną tego przedsięwzięcia. Tak jest. Hot 16 Challenge 2, pierwsza edycja była fajnie, dało to możliwość promocji wielu raperom, pokazania się wielu raperom. Teraz wystartowało to no, z bardzo wysokiego C. Bardzo mocni raperzy od początku nominowani. Ja też gdzieś tam byłem na początku nominowany. Trochę mi to, że tak powiem, zaburzyło tryb dnia. Podsumowanie miesiąca nam to zaburzyło. Mieliśmy nagrywać i nam wyszczeliły 3 dni, z tego nam wypadło. Coś może takiego było. Dwa dni mi zabrało zorganizowanie tego, bo musiałem człowieku wybrać beat, napisać, nagrać to wszystko razem z wideo, wrzucać pierdolenie. Co ci mogę powiedzieć na dzień dzisiejszy o tej akcji po czasie? Ja w swojej zwrotce powiedziałem, żeby uważaj, kogo nominujesz. Stary, chyba nie spodziewałeś się, że aż tak że tak trzeba uważać, co? Przede wszystkim miałem na myśli żarty, bo dla mnie rapujący prezydent to jest kurwa żart, rapujący Korwin Mikke to jest żart. Politycy w ogóle nie powinni brać udziału w akcji charytatywnej, w której zbieramy pieniądze na szpitale, które są kurwa za pieniądze państwowe. Tam jest absurd. No. To jest jakiś absurd w ogóle, wiesz, dajemy kasę, z której w ogóle z tych kurwa wyświetleń oni mają pieniądze, bo płaciły podatki od zarobionych pieniędzy, więc... Koniec. Fak, wypierdalajcie od tego czegoś po prostu, jasno to powiem, no nie kumam tego, Andrzej Duda, kurwa... No dobra, chuj, nie będę się tu wczuwał, bo jestem naprawdę wyjebany, ja mam na polityków i od razu mi ciśnienie skacze. Natomiast powiedziałem o tym, żeby nie, że jakby nie miałem na myśli tego, że ma to zostać utrzymane tylko i wyłącznie w rapie, tylko żeby chociaż kurde te nominacje były fajne, wiesz, jak słyszę, nie wiem, Domagałę czy Dawida Podsiadło, kurwa, to jest dobre, no to wiesz, słuchasz tego i ci mówisz, tej, ci goście są muzykami, to jest zajebiście zaśpiewane, zagrane, z pomysłem jakimś, wiesz, to jest fajne, no są też śmieszne akcenty, takie zabawne, jak Lichtman na przykład, który nominowany był przez Łonę. Pozdrawiam, bo wiem, że pan Lichtman mnie pozdrowił i dzięki Paluch za udostępnienie, więc po prostu miałem z tego no, uba było ciężki. Tak, no to fame dojebany, słuchaj. Fame dojebany razy 100. Słuchaj, no ale wiesz, no, cel został zrealizowany, pieniądze zostały zebrane, a teraz niestety trochę stało się tak, że jestem jakimś kurwa z dupy prorokiem, że się zrobiła z tego szopka, no i kurde, dla mnie lepiej było, jak to było utrzymane tylko w konwencji stricte rapowej i uważam, że jest tylu raperów w Polsce i tylu raperów na dobrym poziomie, że bez problemu obsługując, że tak powiem, się tylko ksywami rapowymi, ksywami raperów, wystarczyłoby spokojnie, żeby ten challenge był dobry. Wiesz, co chodzi o otoczkę medialną, czyli to, co się teraz dzieje i to, że politycy z tego sobie robią, nie wiem, będą walczyć o słupki wyborcze, bo wziął udział i młodzi go kupią, no kurwa, ja cię nie kupię po prostu, żaden polityk, który w tym wystąpi, dla mnie to jest kurwa żart. Nie? I to taki jest niesmaczny wręcz, wiesz, bo to nie jest żart żartem, ale jest to niesmaczne. Nie, to jest niefajne, to już dawno przestało być śmieszne, w ogóle mnie to nigdy nie śmieszyły takie rzeczy, natomiast propsy dla Solara oczywiście za całą akcję, wspieranie też Bonusa, który... No Białas się fajnie wyjebał, nie? Białas z ciemnej strefy kanału poleciał, także też propsuję. No spoko, fajnie, że to tak wyszło. Też wspieram Bonusa, aczkolwiek moja 16 poszła z mojego kanału ze względu na problemy małe logistyczne w trakcie wrzucania tego. A miało to gdzieś, była opcja, żeby to gdzieś szło tam właśnie? Temat, no.
O proszę. A z szesnastek to tak już, wiesz, pozytywnie mówiąc, bo rozumiem, że jesteś na bieżąco w miarę. Wiadomo, teraz to już tego powychodziło tyle, że tam jest chyba licznik już nam przekroczył chyba 600 czy 700 szesnastek, jak nie więcej. Powiedz, jak słuchałeś czegoś, coś zwróciło na ciebie uwagę, w sensie twoją uwagę gdzieś bardziej, kogoś zapamiętałeś? Ja wrzucałem tam dużo szesnastek, te, które mi się podobały, wrzucałem dużo szesnastek Na story. Na swój Instagram. Nie będę tutaj robił jakiejś takiej prywaty borowej, że tam, kurwa, z boru to najlepiej mordeczki. Nie, aczkolwiek te szesnastki są dobre i oczywiście polecam. Dzisiaj na przykład wyszła szesnastka chrypy OR Sąb, bardzo, bardzo fajne, szorstkie rapsy. Bydgoszcz, w sensie fajnie, no. Fajnie, tak, fajnie w ogóle, że ta chrypa się pojawiła u was. To też, to też było ciekawe. Dobra rzecz. I chrypa niedługo też pojawi się w sprzedaży i niedługo premiera albumu. Będziemy o tym też informować. Natomiast z tych szesnastek, z tych młodych, to na pewno Young Iggy bardzo spoko. Podoba mi się jego szesnastka. Fajnie tam melodyjnie sobie poleciał. No i oczywiście muszę powiedzieć, zborowych, bo zapomniałbym, bardzo mi się szesnastka Kobika, mocny, mocny wpierdol tam dał. No, miłe zaskoczenie, że pojawił się na przykład Fish z szesnastką, to też Góral bardzo spoko szesnastkę dał. Co tam jeszcze sprawdzałem, żebym, kurde, jest teraz tego tyle, że nie wiem, bo myśleć, no z Szpaku oczywiście też szesnastką tam zamknął liczniki w ogóle wyświetleniami. Tak. Natomiast to jest już taki prawie single się z tego to jest zrobił. Numer, no to można powiedzieć, wiesz, to lata jak numer. Tak, taki hot 16 numer, natomiast no, można to było tak zrobić sobie, każdy mógł sobie zrobić do tego, kurwa, klip, co nie ma jakiegoś... Też ludzie się tam gdzieś tam wczuwają też, zasady były tutaj, wiesz, nagrać coś. Nie, tam wyjebane. No i co, no chcesz, żeby to fajnie brzmiało, no to robisz tak i chcesz mieć do tego obrazek, to co robisz, a nie chcesz, to sobie zrób swoją i nie rób w ogóle, wiesz, bez wokalu nagraj, no udawaj. Tak jest, jak Vito Bambino do kubka, widziałeś? Też bardzo spoko. Cokolwiek, nie wiem, no tego, bardzo dużo tych szesnastek wyszło i Słoń, no mocna. Mocna, Mielcki przecież, kurde, tak. Mega, mega szesnastka też, Tako oczywiście też spoko, Quebo i Tako bardzo fajnie, że też byli razem, sam siebie nominował, Tako, bo kurde, sam się nominował i później nagrał, kurwa, jak Tako na Fide, to jest, kurwa, też zamknięcie gry, ale też fajnie na luzie, to jest fajnie na luzie to zrobili, widać, że jest beczka, że jest hip-hop i propsuje to. A z takich pozarapowych szesnastek to na pewno Domagała i to, co mówiłem. Brodkę widziałeś? Brodki nie widziałem jeszcze. Muszę no sobie. Też jest ciekawa sobie, no też stylóweczka jest mocna. Wiesz, ja nie lubię na przykład czegoś takiego, że jest piosenkarz, który jest nominowany, on chce to zrobić, umie śpiewać i zaczyna rapować. Mówię, kurwa, a po co, wiesz, no po co, jak jesteś nominowany jako piosenkarz, to umiesz to robić, to zaśpiewaj, wiesz. No. I jest też bardzo dużo cringe'owych szesnastek, o których już naprawdę... Spuśćmy zasłonę milczenia. Do tego stopnia, że człowieku, idę, kurwa, pobiegać, może dookoła świata najlepiej, żeby to, kurwa, rozbiegać, tą żenadę. Nie? No żenadometr, kurwa, został zamknięty wielokrotnie. Oj, nie? Tak. Rozumiem, tak, że wyższa ideologia i to podszycie tego tą charytatywną akcją. Tam już się wszyscy nią mogą wytrzeć, jakby, wiesz, wytrzeć sobie twarz tym, że wjeżdżam, siema, co? I nie możesz tego słowa powiedzieć, bo przecież wsparł akcję i wiesz, i koniec. A ilu nie wsparło? Tak. Zrobiło, wiesz. To, no to... A też cringometry zamknęli bez wspierania, tak. więc spoko, nie? Ale trzeba iść to rozbiegać, tak jak mówisz. Ale o nich już sobie rozmawiać nie będziemy. Słuchaj, tyle, mi się wydaje. Hot 16 Challenge w miarę sobie obgadaliśmy, bo mamy tutaj wiele rzeczy. Tak naprawdę Hot 16 Challenge w maju się odbywa, więc zostawmy już sobie ten temat. Ja bym na pewno jeszcze z gościem... Ale na koniec tylko powiem, że ogólnie cała akcja zajebista. Bardzo wysoki poziom tych rapowych szesnastek. Wielu, wielu rapowych szesnastek, bardzo wysoki poziom. I ten dodatkowy szczytny cel, czy ta wielowymiarowo szczytny cel, szczytne cele są osiągnięte, myślę, i spoko, że to tak jest i fajnie, że
że ktoś to widzi po prostu później, że to jednak jest rapowe, że to jednak wyszło z rapu, wiesz, co chodzi. Tak, tak, to jakby pod tym względem patrzeć, to będzie się o tym mówić i no tego się nie zaprzeczy, nie? Że to wyszło z hip-hopu, od hip-hopu, że tak powiem, więc spoko, no to jak już to się rozrosło, no to już, że tak powiem, nad tym już kontroli nie mamy, no ale myślę, że wszystko wiemy. Jedynie jeszcze, co bym powiedział, że stary, pamiętasz 6 lat temu, a teraz jakby te 16, fajnie pokazane, można zobaczyć tak ogólnie, jak wzrósł poziom rapu w Polsce, wiesz, nawet jeśli chodzi o muzykę, o wideo, o przygotowanie, wiesz, wtedy to wszystko mocno domowo, warunki jeszcze, wiesz, wielu, no nie było takiego przygotowania, jakby sprofesjonalizowanie branży, bardzo się odzwierciedla, nie, tych 16. Technika też poszła do przodu, więc gdzieś możesz nakręcić klip po prostu mając nawet, wiesz, jakiś tam aparat, a nie kamerę jakąś profesjonalną czy coś. Wszyscy w domu, gdzieś studyjka, coś, tak. I to jest git. Tak jest. Dobrze, tyle o Hot 16 Challenge. Jeśli chodzi o single.